Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To są pierwsze lekkie gadki, ale to jest trzeci dzień Mistrzostw Świata w Budapeszcie i postanowiliśmy właśnie dzisiaj z Wami się spotkać, dlatego że jesteśmy dzień po czym? Po pierwszym polskim medalu, mamy nadzieję, że nie ostatnim. Chociaż wcale o ten medal następny łatwo nie będzie. Medal mamy, medal srebrny, czyli Wojtka Nowickiego. Mamy też Angelikę Cichocką, dzień dobry. Mamy Piotrka Machowskiego, dzień dobry. Dzień dobry. I mamy niespodziankę w postaci najlepszego triatlonista wśród 400 metrowców biegających przez płotki, czyli Marka Plawgo, który oczywiście przyszedł... Paweł Januszewski się obrazi. A on triatlonistą też bywał? A też, no jest. Tak, ale bywa, jest. Bywał. Mówi, że jest, ale ja widzę, że bywa. To co, o triatlonie? O triatlonie, tak jest. Wczoraj był sukces, tak? Kasper Stępniak, 7 na PTO w Azji, więc tak, możemy o tym porozmawiać. Tak, no. Tak. Mamy tu drugi monitor i podgląd na Azję także. Ale co, zacznijmy od tego dobrego, co się wydarzyło. Zaraz zresztą będzie dekoracja kolegi Nowickiego za ten wczorajszy konkurs. Nie będzie dekoracji Pawła Fajtka, bowiem Paweł Fajdek na podium nie stanie i troszkę ja mam żal, szczerze mówiąc, że przykro mi jest tak po prostu po ludzku, bo liczyłem na ten szósty medal, na to tworzenie historii, no bo i tak do historii Paweł wchodzi z tymi piątymi medalami. Piotrek już tak patrzy na mnie z politowaniem i chce coś powiedzieć, proszę. Wiele osób ma żal, tak? No wiadomo, szósty złoty medal, a też pamiętajmy, że cały sezon Paweł Fajdek tak nie rzucał. Zaczął świetnie, 80 metrów, zrobił sezon bez, czy naprawdę był przygotowany. Wiadomo, że jakby poprawił ten rzut technicznie, ten, co rzucił nawet 80 metrów, mogło być około 82. Mówi też o tej kostce, że go to boli, więc no ten rok nie był jakby no udany dla Pawła, chociaż tutaj pokazał, że jest mocny, że ma klasę. I że ten medal, te wcześniejsze medale, 5 medali Mistrzostw Świata, no to nie był przypadek, tylko mu się należało. Tak. Wojtek? Wojtek? No super, klasa sama w sobie, w końcu widzieliśmy uśmiech na Wojtka twarzy. Dzisiaj czytałem artykuł, że nawet jak byłby czwarty, by się cieszył, więc to trochę mnie to zastanawiało, ale tak, no kolejny, pierwszy medal dla Polski, mam nadzieję, że otworzył tutaj ten worek z medalami, może nieduży, ale tych medali kilka będzie. Kilka. Optymistycznie bardzo. Mamy zawsze taką nadzieję. Ale tak, słuchaj, a macie, bo Wojtek mnie zaskoczył wczoraj. Ja miałem okazję z nim rozmawiać zaraz po jego starcie. I tak jak Wojtek zawsze jest niezadowolony, nawet jak wygrywa, to wczoraj przegrał. I ja wczoraj, szczerze mówiąc, myślałem, że on szczerze będzie niezadowolony albo niepocieszony. Oczywiście, medal to jest wielka wartość. Natomiast mam wrażenie, że ten medal złoty też nie leżał bardzo daleko, biorąc pod uwagę to, co Wojtek w tym sezonie robił, prawda? Ale no, wczoraj trochę inny Wojtek startował. Taki Wojtek, który jest w super formie, który jest niezadowolony, znaczy, że jest Wojtek super wzmocniony treningiem i tak właściwie każdy młot leci mu w punkt. Tam różnica pomiędzy najgorszym a najsłabszym wynikiem zwykle była minimalna. Wczoraj był trochę rozstrzelany, więc ja myślę, że koniec tego konkursu to było dla niego poczucie ulgi, że z tego rozstrzelania i tak jest ten medal, jest medal srebrny. No, daj Boże zdrowie takie srebrne medale Mistrzostw Świata zdobywać, bo to jest wielki sukces. Właśnie dekoracja. Właśnie jest dekoracja, tak. Ten zadowolony i szczęśliwy Wojtek właśnie wchodzi na podium. Więc myślę, że tak, no z tego powodu mógł szukać pozytywów i szybko je znalazł. Do mnie? Smutna jakaś jest. Nie, zamyśliłam się, pomyślałam, bo też zaczęłaś od Pawła. Patrzy na Wojtka, go podziwia po prostu. No też mi jest po prostu przykro. Myślę, że cała Polska liczyła gdzieś na ten jego sukces, na medal. I tak jak powiedziałeś, tak po prostu jest po ludzku przykro. No a postawa Wojtka fenomenalna. Myślę, że też Aśka dała mu takiej trochę energii. Chłopie, ciesz się medalami. Niech się dzieje dobrze. Ale słuchajcie, ale do czego to doszło, że facet zdobywa srebrny medal Mistrzostw Świata, a my narzekamy i go usprawiedliwiamy. No to jasne, cholery, ten srebrny medal Mistrzostw Świata. Ale Angelika mówi o Pawle Fajtku. Czy ty Pawle Fajtku, słuchasz tak, mnie? Tu słuchajcie, oczywiście, bo gra muzyka. Wojtek, nie? No dobra. Oczywiście, że tak. No nie, no to, ale, tak, to ale wielka niespodzianka, Kacper, to jest coś niesamowitego. Co ten młody chłopaczek zrobił, to jest wow. No ale ten młody chłopaczek, wy widzieliście swoją drogą tego młodego chłopaczka progres w ostatnich latach? Tak, czytaliście tak, to, jaki to jest progres? Sukcesy wniepiał się w górę. Ale po 5 parę metrów. Tak, po 5 tak, metrów tak, co tak. roku. I Szymon Ziółkowski gdzieś napisał w internecie, ja się chyba na rzucie młotem nie znam. No bo rzeczywiście w konkurencjach rzutowych no, ten progres może się zdarzyć, prawda? Jak przechodzisz tak, tylko pamiętajmy, że on jest seniora. Wysokim facetem. Jeżeli obudował się, nabrał siły, mięśni i tak dalej, to jest to możliwe, tak? Jakby teraz się poprawił, powiedzmy, za rok 84-85, wow, no to... A za 2,90. Ale słuchajcie, to jest też gość, który ma absolutnie różne warunki od tego, co do tej pory dokładnie widzieliśmy w kole.
Widzieliśmy silnych, ale raczej krępych. No Wojtek akurat jest pewnie wyższym zawodnikiem, ale ten gość, tak sobie wczoraj jak tak przychodził, z takim luziutkim krokiem, sprężystym, pewnie by sprawnością też mógł wykazać niewiele tutaj, znaczy bardzo wiele jakości. Tak się zastanawiam, czy nie mówimy o przyszłej gwieździe tej konkurencji, jeżeli nawet nie tyle progres taki jak będzie utrzymywał. Jak każdy dobry talk show mamy naszą Wodziankę, dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dlatego wszystkie oczy na pewno będą na Kacberga teraz skierowane, w którym kierunku to podąży. My wczoraj z Piotkiem też tak sobie zastanowiliśmy, bo on chodząc dookoła wczoraj rozbawił tą publiczność, zaczął klaskać, zaczął się bawić. Takich charakterów i takich postaci też ta konkurencja potrzebuje. No, potrzebuje rzutu młotem, gdzie to nie jest jakby tak bardzo popularna konkurencja na świecie i on zrobi wielkie show, ale przede wszystkim Marek też chodzi o to, że ile lat można wygrywać? No, Paweł robi się coraz starszy, tak? On też, ale on nabiera tej pewności siebie, ten Kacberg, więc jest młodych zawodników, więc następuje zmiana warty. Przecież za 30 lat nie powiemy, no Paweł był 25, tak? No i dlaczego nie wygrał? No jest po prostu robi się stary, gdzieś ten organizm też mu musi jakby no odpocząć, tak? No teraz będzie największe wyzwanie, no bo do tej pory Paweł Fajdek wychodząc na trening chciał zdobyć 6. medal Mistrzostw Świata. Wojciech Nowicki też walczy o złoto. Złoty, tak. Kolejny ten walczą o to. I teraz przychodzi taki Kacberg. Czy oni będą z racji upływu wieku coraz słabsi i będą potrafili się zmotywować do tego, żeby wejść tylko do finału, albo że może wejść na trzecie miejsce? Coraz lepszy, czy? No ja też byłem gorszy i ta motywacja była taka już rozmyta trochę, bo już wiedziałem, że najlepszy nie będę. Znaczy, no. Fajdek ma na pewno po wczorajszym wywiadzie, po tym co mówił, jest naprawdę rozgoryczony. Wydaje mi się, że taka sportowa, słyszałem w jego głosie taką sportową złość, więc będzie naprawdę, podejdzie 110-120% do tego, żeby te igrzyska wygrać. Ale wiesz co, czasem trzeba coś takiego, prawda? Zresztą Paweł nie może mieć do siebie za dużo pretensji, bo rzucił najdalej w sezonie, rzucił 80 metrów, nie było wstydu na pewno, nie wygrał. No, sport jest taki, żeby rywale lepsi. Natomiast były przecież Mistrzostwa Świata w 2017 roku, że Paweł nie rzucił 80 metrów, a Mistrzem Świata zostawał. Natomiast Wojtek Nowicki, nie wiem czy zauważyliście to w tym całym naszym szybkim tempie życia, że Wojtek Nowicki wreszcie ma tyle samo medali Mistrzostw Świata, ile miał Paweł, prawda? Nie ma złotego, ale 5 medali ma. To, co robi Wojtek, to naprawdę trzeba docenić. Od 2015 roku z każdej imprezy mistrzowskiej wraca z medalem. 10. medal imprezy mistrzowskiej. No to nawet siedzący tutaj Piotr Małachowski, który był rzeczywiście dość skuteczny w rzucaniu dyskiem daleko. Nie wiem, czy my wszyscy mamy tyle medali. Chyba nie. Jeden Wojtek, tak. Oddałabym duszę za tyle medali. Duszę całą? Całą duszę. Twoją duszę? Ty masz duszę bogatą. No dobrze, słuchajcie, bo tutaj dzisiaj jest już dyskusja, toczy się na naszym tutaj YouTube'owym czacie. Przede wszystkim wszyscy mówią, że Angelika świetnie wygląda. Wszyscy mówią, a jest pytanie. Wy też świetnie wyglądacie, chociaż was nie widzę. Tak, jest pytanie do Angeliki nawet, czy Angelika szykuje się na Paryż? Czy szykuje się na Paryż? Na wakacje lecimy razem. W tym momencie robię sobie po prostu taki totalny reset. Jestem tutaj, cieszę się imprezą i czekam aż, mówiąc kolokwialnie, nie łupnie. Jak nie łupnie, to wystartuję. Co zrobi? Łupnie mnie, po prostu jak poczuję to, że chcę się przygotować, że jestem zdrowa, bo tak dużo problemów się nawarstwiło w tym sezonie, że ja po prostu już musiałam wysiąść z tego pociągu, więc ale zobaczymy. O ten pociąg chciałem spytać i o ten peron. Czy na tym peronie jest taki wielki napis exit? I teraz, mimo że miało być lekko, przyjemnie, to będzie trochę ciężej. Czy ty nie jesteś przypadkiem na peronie w kierunku napisu i wyjścia z tego dworca lekkoatletycznego? Gdzieś idę. Jestem na etapie, nie wiem, w którą drogę skręcę. Jeszcze nie wiem, gdzie na tym skrzyżowaniu, czy w stronę exit, czy igrzyska. No słuchajcie, mówiąc szczerze, ja powinnam w tym tylko sezonie... Szczerze. Ja powinnam w tym sezonie zasuwać, żeby myśleć realnie o finale igrzysk, bo taki był mój cel na początku tego sezonu, gdzie się przygotowywałam. Byłam w Kenii, no i wszyscy biegacze mnie zrozumieją, jak powiem, że się po prostu zarżnęłam tam na obozie, zatrenowałam za ciężko. Nie przywiozłam kompletnie nic, pojechałam tam nabuzowana w formie, rozmawiałam z menedżerem o startach, byłam podekscytowana, a to jest znak tego, że się już chce startować, że jest forma. A wszystko, co się wydarzyło potem na zgrupowaniu, to była no niestety droga pod górę. No i, ale podbiegi są ważnym elementem przygotowawczym. Ważnym, ale nie możesz samych podbiegów robić, bo to może się źle skończyć. Możesz się po prostu, wiesz, no, zajechać. Zajechać. Kiedy decyzję podejmiesz?
Myślę, że po tym sezonie. Kiedy będzie ten czas? We wrześniu już trzeba podjąć przygotowania do nowego sezonu, więc wtedy zdecyduję. Chce mi się biegać. Ja lubię biegać. Był taki moment, że kiedy zdecydowałam, że z tego sezonu już nic nie będzie, ja przez 1,5 miesiąca w ogóle nie miałam ochoty na bieganie. Ja wychodziłam co parę dni, dawałam sobie luz, a teraz budzę się rano i chce mi się biegać. Więc to jest dobry znak. Natomiast myślę, że na pewno kibice się o tym dowiedzą ode mnie, jeżeli podejmę taką decyzję, o której ty mówiłeś. W każdym razie o każdej się dowiedzą, bo ja nie lubię ściemniać i bardzo szanuję ludzi, którzy mi kibicują i jesteśmy jedną wielką ekipą, rodziną, więc tak, myślę, że ale ty też nie musisz czegoś udowadniać. No nie muszę, ale wiesz, zrobić to jest... coś po prostu dla siebie, tak? Ty masz się tym cieszyć i bawić. Ambitna, wiesz, o co ja wiem, ale też masz się tym cieszyć i bawić, jeżeli nie sprawia ci to jakby no przyjemności, to też wiadomo, co ciężka decyzja, ale to trzeba powiedzieć. Ale jak chce ci się biegać, odpoczęłaś, no to trzeba to, musisz to zrobić. Wow. Namawiasz Angelikę do kontynuacji, rozumiem. Oczywiście, zawsze się pięknie oglądało Angelikę. Ile dajesz sobie procent na to, że w przyszły sezon będziesz startować? 40. Albo że wychodzisz z kina? Do mnie mówisz? Muszę tak, bo to ty mówiłeś, że będziesz ewentualnie decyzję podejmować, bo oni już skończyli. W ilu procentach jestem przygotowana do tego, że podejmę ryzyko Paryża? 60. Że ryzyko Paryża? Tak. Okej. Okay. To zawsze więcej niż mniej. To prawda. No dobrze, no i zrobiło się poważnie? Nie zrobiło się poważnie. Jest okej. Okay. O procentach też możemy porozmawiać. Nie chodzi o to, bo ludzie pytają, co jest w tych butelkach. Tu jest woda, bo to jest tak potwornie gorąco, tak? Że... Ja nawet zabrałem ręcznik dzisiaj ze sobą. Ja ręcznika nie wziąłem, ale żałuję, że go nie wziąłem. Mimo, że w hotelowym pokoju taki mam. O procentach porozmawiajmy i o szansach tego, co się dzisiaj będzie działo. Dlatego, że jesteśmy w takiej niezwykle, mam wrażenie, ciekawej sytuacji. Dlatego, że już dzisiaj, już niebawem, półfinał 100 metrów z Ewą Swobodą. Potem półfinał 400 metrów z Natalią Kaczmarek. O ile wiemy, że Natalia Kaczmarek ma gigantyczne szanse, żeby do tego finału wejść, o tyle liczymy, że Ewa takie szanse też ma, dlatego że Ewa biega inaczej niż biegała, Ewa jest najszybsza w historii, Ewa biega wreszcie poniżej 11 sekund. Spadła woda Angelice. Ile, jaki procent szans dajecie Ewie na to, że zobaczymy ją w finale dzisiaj wieczorem? Kto zaczyna? Marek? Marek się śmieje, Marek zaczyna. Zacznijmy od końca, od Marka. Te półfinały są jednak trudne. Trudne dlatego, że tam jest napakowane zawodnicze, które biega poniżej 11 sekund, kilka. Widzisz teraz listy startowe? Z każdej serii wchodzą dwie z pierwszych miejsc, a później z tych trzech serii dwie z czasami. To nie są łatwe półfinały. Ewa teoretycznie ma trzeci taki wynik, można powiedzieć, w swojej serii, ale szanse oceniam na dużo więcej, bo Ewa zaczęła biegać regularnie, nawet w przeciwległym wiatrze, ale jest teraz jedno duże ale, sprint. Sprint wymaga spokoju, koncentracji i ja boję się, że Ewa za bardzo będzie chciała. Że będzie chciała coś od siebie dodać, dołożyć, coś zmienić. Tak jak wczoraj Fred Kerley, internet pokazuje, że zmienił ustawienie bloku. Chciał pewnie coś jeszcze od siebie dodać i nie udało się, nie wszedł nawet do finału. Ewa musi wykonać dokładnie ten sam bieg, który wykonywała w Chozowie i tutaj w eliminacjach, bo sprint. Sprint polega na tym, że efektywność mięśniowa jest wtedy, kiedy ruch jest reaktywny. Jak się dotykamy gorącego pieca, od razu rękę odkłada, ale spróbujcie tą samą rękę bez tego pieca odciągnąć sami. Ruch będzie wolniejszy i to samo jest w sprincie, że chcemy go kontrolować, chcemy nadać szybkości, to ruch w tym momencie jest wolniejszy, nie jest sprinterski, musi być reaktywny, szybki, ten, który jest wytrenowany, czyli to robimy dokładnie to, co w treningu. Po ognisku. Najlepiej by było, tak. Tak. Ale chodzi o to, że Ewa nie może nic zmieniać, nie może chcieć biec szybciej, nie może chcieć niczego poprawić. Ona musi wyjść i automatycznie wykonać wszystkie elementy, które robiła doskonale na treningu. Pobiec jeszcze raz poniżej 11 sekund i to da miejsce w finale. Bieg poniżej 11 sekund da miejsce w finale, czy bieg poniżej rekordu Polski da miejsce w finale? Jedno i drugie. To jest delikatna różnica. Jedno i drugie, myślę, tak. No, ma szansę na ten rekord Polski, ale myślę, że poniżej 11 da miejsce w finale. Może być taka sytuacja, że pobiegnie ten rekord Polski, to może nie dać, tak? No, ale znaczy, wiesz co, ja patrzę na tą listę startową, dlatego pytałem, czy macie ją otwartą. Ewa biega, szanowni państwo, drodzy nasi YouTube'owi słuchacze, w serii pierwszej, na torze piątym, obok siebie ma Tamari Davis, tą Amerykankę, którą pokonała już w eliminacjach. Ona ma dobry rekord życiowy, ta Amerykanka, poniżej 10,90 biegała.
No i ma tą fantastyczną, fenomenalną, mikroskopijną, ale turboszybką Sherri-Ann Fraser-Pryce, trzykrotną mistrzynię świata, która wprawdzie nie jest w takiej formie jak zawsze, ale ona nawet jak nie jest w formie takiej jak zawsze, to zawsze jest faworytką takie do tego, 10-70, żeby zrobić to zawsze. Jest poza tym Marie-Josetta Lou. Marie-Josetta Lou to jest, niektórzy uważają, czarny koń w ogóle. 100 metrów damskiej, prawda? Jest ta Zoe Hope z Nowej Zelandii i tak dalej, i tak dalej. Tu na pewno trzeba będzie biegać, moim zdaniem, więc to nie na pewno, tylko moim zdaniem, będzie trzeba biegać koło 10-90. No tak, na ale jeżeli, finał. Powiem tak, jeżeli Ewa pobiegnie spokojnie, to co powiedział Marek, nie usztywni się, nie będzie chciała czegoś dodać od siebie, tylko to, co robiła na treningach, to, co robiła na ostatnich zawodach, na Memoriale Kamińsko-Limowskiej, czy tutaj na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie, ma luźno pobiec i to jest klucz do sukcesu. Tutaj nie ma już czasu na zmiany, bo jeżeli będziesz chciał coś zmienić, to jest tylko niecałe 11 sekund, to popełnisz bardzo dużo błędów. Nie masz czasu na zmiany. Już nic nie zmieniamy, my tutaj biegamy, więc... Angelika, ile procent teraz dajesz Ewie na awans do finału? Angelika ma dużo pytań o procenty. Ciężko. Jaki jest kurs? Dobry kurs. Kurs na medal, kurs na finał. 90% ode mnie. O! No i dobra. No to Natala. Natala Kaczmarek, bo Natala Kaczmarek... Nabieram głęboko oddechu, dlatego że jeszcze nigdy w historii Mistrzostw Świata Polka biegająca na 400 metrów nie była tak blisko podium. Nigdy w historii. Dodaję, że Irena Szewińska nigdy w Mistrzostwach Świata nie startowała, bowiem wtedy jeszcze w czasach jej kariery tych Mistrzostw Świata nie było. Natala biega poniżej 50 sekund. Średnia jej 10 najlepszych biegów to jest poniżej 50 sekund. Marek zna się na 400 metrach, najlepiej z nas. Ja się znam, ale ja też znam się trochę na takiej ludzkiej psychice, tej strefie mentalnej. My za chwilę możemy powiedzieć coś, co na pewno do Natalii dotrze. Ja myślę, że ona też pewnie to rozważa, bo stając rano albo kładąc się spać, myśli o tym. Nie tylko, żeby stanąć na podium, ale analizując to, co dziewczyny, jej przeciwniczki robiły w tym roku, szanse na to, że z takim wynikiem, jaki Natalia jest w stanie pobiec, poniżej rekordu polskiej Ireny Szewińskiej, blisko 49.0, to może dać tytuł. To może dać tytuł i teraz słuchajcie, za chwilę będzie klikane, a ktoś tam zapowiedział w studiu lekki gadek, że Natalia będzie mistrzynią świata. Tego się boję, dlatego ja tak bardzo mocno się zastanawiałem, chcesz powiedzieć, że Natalia będzie powiedzieć. Mistrzynią świata. Więc ja będę sobie gdybać, ale największa rywalka, Marie-Lady Paulino, ona pobiegła dużo szybciej, ale raz i zrobiła to w maju. Średnia ich wyników z samego tego roku, takiego mocnego dosyć sezonu, nie jest tak imponująca i poza zasięgiem. Adeleke, bardzo długi sezon, ona już ma 14 biegów w nogach, bardzo różnych, rzeczywiście miała bardzo szybko, ma największe papiery na bieganie, bo ma bardzo szybką 200, ale ona też już ma bardzo ciężki ten sezon i teraz jest pytanie, jak w imprezie turniejowej sobie poradzi. Obydwie są w zasięgu Natalii, to wszystko co powiem. O to chciałem spytać, jak waszym zdaniem, więc wszyscy macie szansę się wypowiedzieć, nie tylko Marek, który rwie się do mikrofonu. Który się najlepiej zna na 400. Ale rzadko tutaj siada, więc chcę też wypowiedzieć się dobitnie. Jakie waszym zdaniem znaczenie ma to dla Natalii, dla zawodnika startującego w półfinale Mistrzostw Świata, że wszystkie zawodniczki, które są w stawce, ona pokonała? Nie ma to znaczenia, patrząc z mojej perspektywy. Dla mnie ma to znaczenie. Dla mnie gigantyczne. Ja pamiętam, jak pokonałam czy Sifan, czy wygrałam z Dibabą. Potem jakoś było łatwiej. To jest coś takiego jak ze złamaniem na przykład, nie wiem, bariery 2 minut na 800 metrów, czy złamaniem 11 sekund na 100, że jeżeli coś już zrobisz raz, to wydaje się to bardziej realne, że możesz to powtórzyć, że to wcale nie jest takie straszne i to nie jest taką wielką rzeczą, bo ja też to robię. Tak, ale to mówisz teraz o wyniku, a nie o wygraniu. Ale o takiej przewadze psychicznej też o tym mówię, że jednak masz takie poczucie, że możesz. Wiesz, to zależy, no mówię, ja też przez długi czas miałam problem z pewnością siebie, więc pokonywanie zawodniczek bardzo dużo mi dawało mentalnie. Dla mnie zawsze każde zawody były czymś innym. Tak, ale twoją pracę wykonujesz sam, będąc w kole. 400 metrów może być biegiem reaktywnym, biegiem, w którym reagujemy na to, co dzieje się dookoła. Gdy mnie wyprzedza Adeleke, a ja z nią wygrałam 3 razy, to ja mówię nie, ona nie powinna być przy mnie i jestem w stanie zareagować, w sensie spróbować dołożyć z siebie więcej, nie bać się, że nie wytrzymam.
bo ma na to miejsce na 400 metrów. Tak samo Angelika mówi z jej perspektywy biegów, ona też w każdym elemencie biegu, poza końcówką zapewne, może pobiec trochę szybciej. Sprint ma też to do siebie, że nie biegniemy na 100%, tylko biegniemy tam na 95%. W którymś momencie możemy zareagować i dać 96%, żeby zareagować właśnie na to, że wyprzedzają nas dziewczyny, z którymi wygrywałam. No tak, tylko Marek, też pamiętajmy, że niektóre dziewczyny mają pierwsze 200 metrów szybkie, ty masz wolniejsze, rozpędzasz się później, masz końcówkę i oczywiście jest to jakby no... Co? Piotrek, starałem się uprościć bieg na 400 metrów, który ma wiele składowych, jest skomplikowany, najbardziej zrozumiałego dla przyciętego kibica. Tak? Słuchajcie, bo ja tak was słucham oczywiście, bardzo ciekawe jest to, co mówicie. Mogę za chwilę, ja może wrócę i pójdę po banana. Dla Marka, bo jest tak przy okazji, że Marek, dajcie mu coś do jedzenia, bo straszna chudzina z tego Marek, plana. Marek, słuchajcie, wraca na bieżnię. Jest taki formie, waży, wtedy, Marek, kiedy zdobywa medal mistrzostw świata. Tak, Marek waży dokładnie tyle, ile w Osace już 14 nie, lat nie, słuchajcie, temu, ostatni 16. raz siadam przy tym, Piotrku. Poczekajcie, bo się ja przy Angelice usiądę. A mamy, zaraz musimy kończyć. Jest nasza ankieta tutaj, na tym naszym YouTubie. Czy Natalia Kaczmarek zdobędzie medal mistrzostw świata? Tak lub nie? Można, szanowni państwo, głosować. Natomiast ja się zastanawiam po tej waszej dyskusji, czy my nie powinniśmy zmienić pytania. Nie czy Natalia Kaczmarek zdobędzie medal mistrzostw świata, jakiego tylko koloru? Czy będzie mistrzynią świata. Okej. Wiesz, wczoraj mówiliśmy i przez parę dni Wojtek Nowicki, Paweł Fajdek, dwa medale. Był jeden i to naprawdę wywalczony, więc lekkie hamulec. Sprzęgło na razie, bez hamulca. Hamulec musimy wcisnąć przed finałem. To, co powiedział Marek, że te informacje mogą dotrzeć do Natalii, do ludzi, więc na spokojnie, nie wieszajmy medali. Ona wie, jak jest przygotowana, pokazała wielokrotnie w tym roku i nie tylko, jakie wyniki potrafi biegać. Marzy jej się tutaj medal, marzy jej się tutaj rekord Polski, więc przetrenowała, jest zdrowa i to jest najważniejsze. Musi to dzisiaj pokazać na bieżni. Ja bym zamienił pytanie. Natalia ma największe szanse zostania mistrzynią świata, jakiej jeszcze nie miała nigdy w historii żadna Polka. Kropka. Mistrzostwa świata rozgrywano od 1983 roku po erze Ireny Szewińskiej. Nie było takiej Polki, która miałaby tak duże szanse wygrywania jakiejkolwiek imprezy sprinterskiej, biegowej, jaką ma Natalia Kaczmarek. Otóż to, a dzisiaj może się okazać, że będziemy mieli dwie dziewczyny w sprintach w finale mistrzostw świata, bo ta Ewa naprawdę nie jest bez szans na to, żeby do finału wejść, prawda? Już jest zmienione pytanie, czy Natalia będzie mistrzynią świata. Można głosować, bowiem 92% naszych słuchaczy odpowiedziało, że Natalia zdobędzie medal mistrzostw świata. I my za nią oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki. Musimy kończyć, bo za minutę. Chcieliście coś dodać jeszcze? Za minutkę zamykamy budkę. Za minutkę zamykamy budkę. Jak wam się w Budapeszcie pracuje? Ja uważam, że Budapesztańczycy, Węgrzy zrobili fantastyczną robotę te zawody przygotowując. I mimo, że ten stadion jest jednym z najmniejszych historii, to atmosfera jest jedną z najlepszych. To prawda, jest miło, jest przytulnie, kibiców jest mnóstwo, te trybuny są niemalże zapełnione. Zwłaszcza samoloty latają nad stadionem. Samoloty wczoraj mogliśmy zaobserwować, no ale rzeczywiście, no był weekend, więc wczoraj tych ludzi też było więcej. Bo wczoraj było gdzieś ich święto, czekamy, tak? Czekamy, aż się nazbierają na sesję wieczorną, więc... Nie, tak, stoją wszyscy w korku, zaraz przyjdą, no będzie stadion pełny za chwilę znowu. No, tak, no mówię, że naprawdę jest super. Ty, ale chciałbyś coś dodać, czy już pytania czytasz? Zibi Top mówi, ludzie, mieliście powiedzieć, ile procent szans ma Ewa na finał. Nie powiedzieliśmy tego? 50-50. Ja powiedziała 90, no tak. 90. No dobrze, szanowni państwo, no to co? Jeszcze sprawdzę, czy jakieś może nam tutaj pytanie nie wpadło, żeby nikogo nie zawieść. Kulturalny Ham pisze z kolei, że czuje się rodziną z panią Angeliką. Pozdrawiam kulturalnego. Zwłaszcza ten drugi tego to myślę, że tutaj mamy dużo. A Piotrek, wspólnego. Jest pytanie, bo to też zaraz, to też dzisiaj. Na kogo stawia w finale dysku? Wow, troszkę coś tam wiem. Będzie, patrząc na ostatnie starty wszystkich zawodników, będzie trójka. Alekna, Sztal i Krystian Czech. Ta trójka będzie między sobą walczyła. A złoto? Oczywiście stawiam tutaj pokryjomu na Aleknę, tak? Bo on jest młody, nieprzewidywalny, wszystko może tutaj zrobić. A myślałem, że na Czecha, bo trenuje go twój trener. Tak, tylko ja coś wiem, o czym czego wy nie wiecie. No powiedz nam, żebyśmy też wiedzieli. Nam. Wszystkim. I właśnie jego notowania obok maherów spadły. Wiesz, gdyby... Nie daj się prosić.
Nie no, czyli Czech nie będzie miał złota, szanowni tak państwo. Jest. To jest informacja najważniejsza, która dzisiaj wyszła tutaj w żywych gadkach. Druga informacja najważniejsza, nie żywych, tylko lekkich na żywo. Druga informacja najważniejsza jest taka, że Angelika daje sobie 60% na to, że będzie się przygotowała do... Nawet panowie z Polski są i mają napis Angelika, do Paryża. I love you. Są panowie z Polski, wszystkich Angelika piękna jest i basta. Tak? Angelika piękna jest i basta, Piotrek mocny jest i basta, Marek najchudszy jest i basta. Jesteście piękni wszyscy, bardzo dziękuję. Dobra, kończmy to, ja idę jeść. Kończmy te gadki, bo już się robi za lekko. Za lekko? No dobrze, i będzie jeszcze lekko, jeszcze będą gadki, bo nam do Mistrzostw Świata zostało, końca Mistrzostw Świata zostały, wypada mi słuchawka, 7 dni. Szanowni państwo, dziękujemy, zapraszamy niebawem w TVP Sport Studio. Za ile minut studio rusza? 18.40, więc warto włączyć telewizory, komputery, tablety, Aleksander aplikacje. Ja będę później, ja dzisiaj będę robił wywiady z Ewą finalistką. Dwa radosne wywiady czekają ci dzisiaj. Dwa radosne wywiady ci dzisiaj czekają. I Damian Czykier. Zawsze jest radosny, prawda? No właśnie. Dziękuję bardzo. Angelika Cichocka, Piotr Małachowski, Marek Klawgo. To były lekkie gadki numer jeden, ale nie numer ostatni. A zatem kłaniamy się, dziękujemy. Do widzenia. Trzymajcie kciuki za Polaków. You.